parowałeś tutaj taki pełen emocji, nabuzowany. Co się stało? Możesz nam wytłumaczyć tak w skrócie? Słucham? Myślisz, że ktoś inny potrafiłby ciebie tak dobrze prowadzić jak Filip? Słucham? I ty się nadajesz na takie spoty reklamowe. Słucham? A powiedz mi, miłość czy sława w takim razie? Słucham? To jest twoja odpowiedź na moje pytanie? Słucham? Ile mandacików? Słucham? Ile? Alan, coś ze słuchem, coś jest nie tak, tak? Dlaczego ten wybór? Słucham? Dlaczego? Czy będziesz tu walczył? No, są takie pomysły. Ale na 17, nie, na 16? Słucham? A spotkamy się na konferencji Prime w poniedziałek? Słucham? Coś jeszcze dzisiaj będziesz sobie trenował? Słucham? Czy ile? Słucham? Ale obawiałeś się dzisiaj, jak widziałeś, że Mateusz nie zrobił uwagi, że do tej walki nie dojdzie, czy w ogóle miałeś taki plan w głowie? No ale było dzisiaj grubo więcej. W połowie przerwał, słucham? Pobijać się gdzieś tutaj jeszcze potem, czy nie? Nie, co? A ty będziesz kiedyś taki spokojny? Co? Będziesz kiedyś taki spokojny? Pojebany jestem troszkę. Wytrzymaj nogawkę, już, kurwa. No. Gdyby to nie był Betli, to bym inaczej odpowiedział po swojemu, ale to jest Betli, to muszę bardziej elokwentne wypowiedzi dawać. A to ten, co ten wywiad odjebał, pojebał. Zobacz, jaki wywiad odjebał. Człowieku, ile ty masz lat? 30 już, nie? Skończony. Tak, ale co? Widać. No, tak więc... A ty... Boże, kochany! Dobra, zacznijmy od samego początku. Czemu dzisiaj byłeś sam na scenie? Czemu? Bo nie ma dżemu. Jeszcze raz. Dobra, to gwarantujemy, że będzie Denis i jego tata. A teraz powiedz mi, jak myślisz, czemu ich dzisiaj nie ma w piątek? No bo jest weekend, tu początek. Żartuję. Marty, mnie ciągniesz za język. No stary, jestem dziennikarzem, zadaję ci pytania. W ogóle mnie to szokuje, że ciebie to dziwi, że ja cię pytam. Co? Maczuga. Widzowie napisali, no, że skoro cały czas chodzisz między innymi z tym, to znaczy, że jesteś niepewny siebie przed walką. Nie, po prostu zmieniłem taktykę, bo zawsze byłem taki rozkojarzony, głowie... No teraz jesteś bardzo skupiony, widać. Dla głowy troszkę daję odpocząć, tak więc rozkojarzony zawsze byłem, tak więc to troszkę... A teraz skupienie 100%. Tak, jest pełen skupienie, tak samo dzisiaj na treningu było. Jeżeli bym walił więcej teścia, to musiał, kurczę, to moja dziewczyna by ze mną nie wytrzymała. Teraz zatrzymuję? Nie mam dziewczyny. To jakie dziewczyny mówisz? No to nie wiesz, no, ale nie walę teścia, tak więc... Może dlatego nie masz? Maczuga. No wiesz, nie znalazłem chuja na śmietniku, tak jak to się mówi. Nie wiem, nie sprawdzałem. No. Co tak się cieszy? No bo zawsze, że się przyprowadzały ze mną wywiad pojedynczo, teraz mam je was obydwie. A, to dlatego, że trójkąt. Maczuga. No, matematyka nie jest mi obca. Flashback. Ile to jest 3 razy 3 plus 2? No 3 razy, czy no mnożenie jest pierwsze, tak? Nie. Ja tutaj, nie, mnie nie pytali. Kurwa. Ja pierdolę. 3 plus 3 razy 2, no to 3, 5, ja nie wiem, kurwa. 3 razy 3 plus 2. 9, pierdolę, 11. Nie, kurwa. Jest ciężko z tego względu, że nie sądziłem, że ten... Alkohol będzie tak mocny. Jak się ustosunkujesz do tego, że ludzie śmieją się i nazywają cię Najman 2? A jak ciebie nazywają? Sanderkę. Kiedy są twoje urodziny? 26 lipiec. Nie, bo to będą takie celebryckie urodziny. Znaczy celebryckie, takie, że będzie dużo znanych osób. Będzie takie naprawdę z pompą zrobione. 3 dni będą trwały od piątku do soboty. No, matematyka nie jest mi obca. Wiesz, no myślę, że po tej walce nikt nie pamięta tego, ile przyjąłeś, tylko każdy pamięta... Nie można być dobry we wszystkim, dokładnie tak. To ile razy się podniosłeś po tym przyjęciu? Nieważne ile jesteś w stanie ciosów przyjąć, nieważne ile razy jesteś w stanie stać. Ważne. Słucham? Tyle, co się wydarzyło. Bo ostatnie też mi czasy, to wiem, kto jest, jak to się mówi, do kieliszka. Wiem, kto zostanie ze mną na dłużej. A na palcach jednej ręki, na palcach jednej ręki jestem w stanie ci określić się, kto zostanie ze mną na dłużej. A dziesiątki osób są, jak to się mówi, do kieliszka, do tańca i tak, a wiem, kto zostanie ze mną na dłużej. To jest moim przyjacielem i... A przyjaciela nie ocenisz po takiej sytuacji, który pomoże ci, jak staniesz, tylko będziesz jeszcze śmiał, jak będziesz się staniesz, prawda? Prawdziwy przyjaciół, kurczę, mówię, poznaje się, nie to, że też, że w biedzie i... który cię popcha dalej.
O chuju złoty. Uuu. Robię z tobą wywiad, jesteś sławny. Niczym nogawkę, kurwa. Niczym nogawkę już, kurwa. Jasny chuj. Kasia Szklarczyk dla BetClick. Tak w skrócie. My z tobą wywiad, jesteś sławny. Słucha? Wyczep nogawkę, kurwa. Wyczep nogawkę już, kurwa. Ona, ta dziennikarka to jest w ogóle... No. Dziewczyny już powiedziały, jakiego masz, ty malutkiego, ty. Szybciki ci kupię, ty, na galę, ty. No. Widzę, że tak luźno podchodzisz tutaj do tego konfliktu. No. Z uśmiechem na twarzy. Ja już, kurwa, uruchamiam. Aż się spociłem ze śmiechu. Śmiesznie, fajnie, trochę ten... Fajnie trochę się odmurzyć od tego, od Nike, ale właśnie o tym mówiłem a propos freak fightów. Ma być śmiesznie, ma być czasem durnie, mamy się pośmiać. To nie jest tak, że masz, włączasz freak fight, włączasz galę i wiesz, i masz myśleć nad tym, że nie wiem, że palec cię boli, bo nie wiem, bo była dziewczyna, cię kopnęła w noga na przykład coś, tylko nie, włączasz i masz się odmurzyć. IQ spada co sekundę słuchania go. Słucham?